Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic i ze mną jest Paweł i Diabeł. Cześć! Cześć, siemano, siemano, dzień dobry. Cześć! Dzień dobry. Paweł, co zrobisz? Testujemy maszyny, ale Paweł zrobił też dildo. To nie jest, co? To jest mikser. A, mikser, no, po przejęzyczenie małe się wkradło. Tak, no chyba, że zrobimy tak, o. Wow. Chodźcie do mojego nowego statku. Dobra. Z tyłu się wsiada. Tak? W dupiu. Tylko, dobra, że jest jedno krzesło, bo drugie musicie zbudować. Mi się coś Iben? Ściąga? Nie, raczej nie. Pyk. Pyk. O. Dobrze, jestem. Fotel. Krzesło. Kibel. O, no i git, możemy lecieć, dobra. Patrzcie, patrzcie, co dobra się dzieje. Co to sprawdził? Ty. Śmigła, Paweł. Ty. No cześć. O. No, to chłopak. Badnie, dobra, śmigła, Paweł. Ej, szybę macie przecież. O nie, to nie ten guzik, moment. No mamy szybę. Co zrobiłeś, typie? A schowałem pod podwozie ci się. Ale jakieś zdziwiony tam, patrzcie, coś zdziwiony. Wy to nie umiecie chyba prowadzić za bardzo, patrzcie na swoje miny. Bo oni swoją lepiej. Zaskoczeni są, że to leci w ogóle. Ty nie robisz, no, jak to leci? Moje są takie wściekłe miny. A teraz tak, o, bo już teraz już są. My mamy synchronizację, zobacz. Ta prędkość. To jest synchronizacja twarzy, widzisz? No. I moja też tam. No, z tyłu mogę kręcić? No, kręć sobie. Nie mogę. Nie mogę! Aleś nakręcił. To może nakręcił. To wysiadamy? No ja tylko on spada w dół, także wiesz. No to trzymaj. Poczekajcie, ja spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Samobójczą misję. Nie, poczekaj. Okej, okay, już jestem z powrotem. No. Postawię go tak, żeśmy chociaż wisieli przy tym suficie, nie? No wisimy na suficie, tylko krzywo jest, ale wisimy. Tak, wisimy? Jak? Dobrze. Świecimy na suficie, wow, jak to, no, to fakt. Możesz wysiadać. No to jest oczywiste. Pa. Dobra. I co? Pam, no i wysiadasz. Muszę go ja rozbroić. Pilotuję. O kurde, dziękuję. Nie, usunąć ci fotel? Lepiej nie, fotel to nie, sufit. Kawałek sufit sufitu. Ci usunąć? Czekaj, ale nie tak. Nie czekaj, patrz na połączenia. Spoko. Ogarniam to i owo. Jestem dobra wolnym człowiekiem. Krasnoludy. Ty nie jesteś człowiekiem, jesteś krasnolem. No, będzie ciężko wyjść, chyba będzie trzeba przez średnią szybę jednak. Wyjść na dwór? No. Chcesz wyjść? No. A tu nie jest może za wychodzimy ciepło? Tu są jakieś silniki rakietowe w środku, nie są za ciepło? Właśnie, tu bardzo mocno. Że jest kasuj. O, masz. O. Wiesz co, ja spróbuję naprostować delikatnie, nie? Jak macie na czym, to usiądźcie. Jak nie macie na czym, nie, to umierajcie. Delikatnie prostuj. Dobra, Pawełek. Niestety, prostuję, musisz... prostuję. Być O, patrz, jaki cwaniaczek, też se postawił. No ja mówię sobie, ja nie będę stawiał, ale jak on se postawił, to ja też se postawię. No, mówię, sobie powiedziałem tak, a on zrobił inaczej. Nie? No, widzisz. Gdyby koska nie skakała, to by ślimak. Szypyrypyrypa. Co? O, kurde, ej, o lecimy, lecimy. Patrz, lecimy? Zasuwamy. Dokładnie, proszę. Zaraz nie wysiadać. Zaraz dolecę do ściany świata i tam będzie w miarę prosto. W taki sposób, no dobra. Znaczy, jak za mocno pizdniesz w ścianę świata, to może być problem. Nie ma problemu, nie ma problemu. Możemy się przebić. Bez nie, problemu, nie ma problemu to zrobimy, patrz. Tak? Dobrze, okej. Okay. Tak. Aha, już. Ale to tylko sufit. Nie, prawie już. O, już ściana prawie świata też się odezwała. To luz. To ja tylko go odchylę. O, coś prostuje. Tak, okay, prostujemy. Czy się udało? Patrz, to jest kosmiczna przygoda. Trzech muszkieterów. Nie, trzech króli. A i wiecie co, zróbcie? On tak, dzisiaj jest ja mam dzisiaj lepszy króli pomysł. Patrzcie. No. Zbudujcie silniki, które wskazują prosto do góry. Patrzcie. Ja naprostuję maszynę. Wy dobudujecie silniki, które ciągną do góry, do sufitu, no nie? No. Dobra. No. I będziemy się dołączymy trzymać bez problemu. Ludzi, tak? Dobra. Ja tylko dobij do sufitu, sufitu no dobiję i będziecie mogli budować, nie? Dobra. Dobra. Dobra, jestem. Budujcie. Dobra. Trzymiesz? Trzymam, tak. Silniki okay, do góry. Bardzo dużo ich potrzebujemy. Co najmniej. Chwilę, czekaj. Szukam bo silnika, ich tu trochę jest, także luz, tylko że jest za mało, nie? Po prostu. Mamy to. Dodacie ze 4, myślę, że będzie ok. Chwilę. Czekaj. Oddałem 6 już. O, tylko je włącz, nie? Też. Do czego je podłączyć? Po do guzika. Kurde. Musisz zbudować guzik i go włączyć. Aha, dobra. Tu, bo tu. Spanikowałem, jak zobaczyłem, ile tu skabli. No. Sekunda, no momento. Where is no momento. No momento, już. Tu jest najpierw dużo podkręcam silników, nie? Najpierw podkręcam je na maksa. A, tu te pabłowe chyba wystarczą. To go uguzi. Dobra. Dam ci podłączaj te jego guziki, ten, znaczy jego silniki. Boy, o kurde. Dawaj, też dawaj. To mi podpiąłeś nowy przycisk, Paweł? Zaraz, nie, jeszcze nie. A, to nie podpiąłeś, włącz go po prostu i tyle.
Chyba styknie, nie? Nie wiem, czekaj. Jeszcze nie są włączone. Uwaga, załączam. Pyk. Zdecydowanie wystarczy. Puszczam. Stoimy. Dobrze. Cześć. Już, dobra. Ja też włączyłem. Ja zrobiłem. Cześć. Dobra, to te, co są odłączone, to ja je wywalam. Czy uważaj, tu jest ten włączony, za tobą, po prostu, jak tu wyskoczyć w ogóle? Taki włączony. Białe są niewłączone, wystarczyło je włączyć po prostu i byłoby tacy. Tak? No, w sumie nieprawda. Tak. Nieprawda. W sumie tak. No i wychodzimy. Patrz, chyba, nie? Ja też inżynieruję trochę sufit. Skrap, nie, inżynieruj! Zabijaj nas. Jak to? O co chodzi? Nie wiem, tak powiedziałem. Aha, nikt nie umarł jeszcze. Gościu po wojaku jesteś. Go, jestem. Nieprawda. Jestem na wierzchu. Ej, noga mnie wciąga! Wyjdzie mnie. Jestem na wierzchu. Obudowuję cały samolot. Zacznijmy to. Ej, możemy zbudować coś z tego kosmicznego statku. Dla bezpieczeństwa. Możemy go zrobić, żeby był bardziej kosmiczny jeszcze. Zrobiłeś sobie dziurkę już? Patrz, dodajemy parę silników i on będzie lepiej latał i w ogóle. Halo? Może mi się uda wyskoczyć. Nie mogę wyskoczyć na sufit. Tutaj, choć tędy. Bo my przylegamy do sufitu, więc jakby nie ma tam miejsca na wyskoczenie. Ale nie wypychaj mnie. Tak ten. Dobra, no chciałem sobie wyjść, już jestem. Chciałem sobie wyjść, to cię wykopię, nie? Pewnie, że tak. O, ja tu odpalam kolejne silniki na przykład. To rzeczywiście się nie da. Myślałem, że można chodzić ponad sufitem, bo kiedyś nie, się nie dało. Bo to jest nie. Taka, wiesz. Pewne granice musimy trzymać. Pa. O, wiem, co zrobię. Widzicie? Tu są dwa silniki. Całkiem niepotrzebne. Co za diabeł? Co się stało? Spadł? Tak, wziął, wyskoczył, poszedł do przodu, aha. Mówi, a tam... Ściągnęło mnie nagle. Dobra, musimy lądować awaryjnie, Paweł, więc trzeba to szybko wszystko pouszkadzać. Uszkadzać? Tak. Oj. Wow, jak to się zakręciło, widziałeś? Przetnijmy to na pół, na szybko. Na szybko, na pół? Dobra, i lecimy po diabła. Dobra. Dobra. Ja jeszcze raz na pół, nie? Jak ty, dwa razy na pół? No, poprzek wprzesz? O, lander, jasne. Dobrze jest, pa! Pa. Pa. Do środka. Chwila. Zobaczymy, co diabeł tam nam zbudował. Co ty, będziesz siedział? Tak, bo tu jest tak problem. Ej, ja nie. Czemu spadają na mnie kamienie? Już przecięte? Przecięliśmy i one, obie połówki się unoszą w powietrzu. Bez ja. Co jest grane? Patrz! A no tak, bo on zrobi osobne silniki przecież. No tak, i te silniki mnie trzymają. Diabeł, twoja konstrukcja mnie trzyma w powietrzu. Odciąłem cały tył statku i... A moja mnie. Dobra, to rozwalaj, Paweł. Lecimy tam do niego. Czekaj, co by trzeba uratować? Może wyłączę po prostu. Może. Help me. Ja to przetnę w pół znowu. O, dobry pomysł. O kurde. Przestań się rzucać, typie. Ja się rzucam. Bardzo dobry pomysł. Ale nie, ja mówię... No nie, przestań, czekaj, to samolot taki. Diabły spadają, tam ci jakieś części na głowę może? No, troszeczkę. No, to dobry znak, bo rozbijamy to wszystko. O, wyłączyłem. Teraz leci na jakichś innych silnikach, ale to w sumie tak nie za bardzo. Bo uważaj, nie do końca leci. No. Już leci w dół. Udało mi się. O, to git. Cieszy Paweł mnie, to... Właśnie jakieś śmigło tutaj wylądowało w ogóle. O, widzę cię. Czekaj. No, paki! Ja też lecę na dół. Jestem. Elegancko. Co tu się dzieje? Co ty robisz? Okej, okay, spadam. A, nic. Lecę. Tak, co się to jest jakaś niebezpieczna maszyna? A jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Może się okazać taka po prostu. Czy... No, zbyt bezpieczna to ona nie będzie na pewno. Tutaj nigdy nie ma bezpiecznych rzeczy. Zapewne. Chłopaki, jestem! No hej, kapie, witam! Gdzie wy jesteście? O, coś ci na głowę leci aktualnie. Uważaj. O. O, cześć. Co to jest? To jest śmigło? Może. O, bardzo ładne, podoba mi się. Czemu jest różowe? No właśnie. Różowe jest? No. Paweł! Co? Spodobałeś różowe. Sprayem to robiłeś. No 100%. Daj, patrzcie, ja zrobię ramię przeznaczenia. Co to znaczy ramię przeznaczenia? Zaraz zobaczysz. Czekaj. Przeznaczone do rozbiórki. Nie, to będzie przeznaczenie będzie ci pokazywało ramię. To ładnie wygląda. Ja może gdyby tak na przykład to tak dziabnąć tutaj, żeby poleciało. No, To ja. No, urwij. Czu! O, XD. Boże, nie do końca. Tak, decent. Ej, co tu jest? Czekaj, trzeba się schylić tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. O co chodzi? Nie. Co to jest ramię przeznaczenia?
To jest na tyle szybkie, że nic nie robi nikomu. Że nikomu nic nie robi, nie? Zlatuje przez wszystko i patrz, to jest zawieszone na tym łożysku tutaj. Seems legit. Patrz. I coś tam prunie. No, coś tam. Ty, to napędza moje koło, patrz! Co? Patrz. To ono jest wyłączone? Tak. Ale faza. No. O, patrz! Co jest grane, patrz. Ale jaja. Śmieszne. Jakbym zrobił ja tę ścianę wielką. A gdybym to usunął? O, patrz. Co się dzieje? Co ten kolor tak na o, teraz się zablokowało. Wow. Pa, jak się faz. Poleci. Pa. Niech poleci. Ale popa. Ty, wszystko przylatuje. Popa, co się dzieje? Patrz, ile ja tu ścian porobiłem. No. O, chyba zatrzymaliśmy. No, ale zaraz się ruszy, tak mi się wydaje. Za dużo ścian. Ściany niestety... Ty budujesz tyle tych ścian, co to jest? Dobra, mieliśmy testować, a się bawimy. Tak, mieliśmy testować. No, co mamy do testowania? Koniec tak, dobrej zabawy. Usunę pewnie te ściany, o, żeby to wypuścić. No już poleciało. Wiesz? Tak? Wypuściłeś? No, prawie, już faktycznie. Prawie chyba. Dobrze. Po okach. Dobra. Diabeł? Co tam? Masz coś? No, coś ze przyznania może. No. Proszę. To jest ta dziewczynka? To jest chłopaczek. O kurde. Trochę brzydki. No, ale co to jest? Cześć chłopaczyku. I taki podobny nawet. O. No bo to jest ten z Scrap Mechanica. To jest Scrap Mechanic? Tak. On coś robi, czy dostaje twarz? Nie, nic nie robi. Dlaczego mnie uderzyłeś tym chłopczykiem? Skacze. Zabić gnoja, marna podróbka. W końcu nie jesteś prawdziwym chłopcem. Daj mu rakietowe buciki. Kiedy będzie rakietowe buciki zrobimy? Co będzie? Mieli zębiaki jakieś dodawać czy coś. Survival będzie. Będą roboty do zabicia. Plaga. Tak. Znaczy diabeł. Czekaj, rakietowe buciki dodajmy. O. O! A może o, to nowe, wiesz, nowe, go betonowe buty. Betonowe? Rakietowe. Buty. Betonowe są lepsze. Kurczę, za dużo tam mówimy. Typa, czekaj. Gdzie metalowe. Mu buty zdajesz? Już mu dałem. Dałeś? Podkręcamy silniki? Tak. O. Ciu! Face palm, no. No, widzisz, poszedł. Dobra. Już pokażę coś innego może, bo ty chłopczyk już chyba nie wróci, chociaż nie, czekaj, wraca. To. Aha. Też wraca do nas. Patrzcie. Patrz, jest, złap go. O, cześć. Złapać chłopa. Poczekaj, tańczy. Uhuuu. O rany, co za człowiek. Dobra. Też ramię. Ja wiem jak go skusić, żeby wrócił. Tutaj tak? Mamy to. Tak. Co to? Hot dogi? Ej, ja myślałem, że to był już bandy, tylko mnie nie wziąłem, o nie, ale dobrze, spoko. O, drzwi się otwierają. Czekaj, bo się bardzo powoli. Powoli. Wow, poczekaj chwilę, a tu może jakiś guzik jest. Bo jak jesz kopek, to jesteś gruby i do tego się powoli wiesz. Ja tutaj się otwieram drzwi. No, będziemy sprzedawać. No, ale bez przesady, że tak wolno. Spoko, możemy sprzedawać. Czekaj, bo gruby jest. Ej, też macie takie lagi? Lagi dziwne? Już odpalam wszystko. Nie, ja nie mam. No, ty jesteś fasty, to nie zrobisz. Właśnie ja mam, ale ten, znaczy FPS-y mi spadają bardziej. Włączyłem wszystko, co się dzieje w ogóle z tym? No kręci się. Ej, hot dog się kręci. Nie kręci się. No ty z tym rzadko. Fajnie. Co się dzieje z tym hot dogiem? No kręci się, no. Ja go tuninguję tak na szybko, także na spokojnie. No właśnie widzę. Paki zaraz będzie w pełni operowalny. Oj, ładnie świeci nawet hot dog. Bardzo ładnie świeci. Podoba mi się. This fish is connected to anything. O, na zielono tak se. Wow. Bardzo ładnie świeci. Elegancki, bardzo ładny. Może nawet na tym zarobimy trochę. Może. Ale czy jak w sufit walnimy, to będziemy się kręcić my, a nie ten? Ej, ja mam takie... No? Jaką no? myśl, nie? Co? Jaką myśl? No. Trochę z innej beczki. Napiłbym się herbaty na przykład. Herbaty? No. A nie hot doga chcesz? Nie ma czemu. Nie chcę. Więc mogę tu hot doga, patrz, bo tu hot dogi nie jestem, jakieś. Ale poszukałem, czy jest herbata jakaś. Wiem sobie na Steam Workshop. Herbata. Tea. Herbata? Tea. Jest herbata? Tea. Teacups. Zapraszam do wsiadywania do nie środka. Nie ma herbaty, no jak to? Czekaj chwilę. Ale jesteś bardzo. Szukam siedzenia. Nie mam siedzenia. Diabeł, wsiadaj do środka. Czekaj, jesteś bardzo fajnego. Szybko. Bo lecimy. Dobra, jestem w środku. Będziemy startowali. Dobra. Już wchodzę. Czekaj, bo mi lagu jest strasznie. Proponuję tak sobie kibelek. Ty, no mam takie lagi, Piotr, że nie mogę wejść. Jak to się stało? Jak to się stało się? Jestem. No, ale zrobię sobie na czymś. No, rzeczywiście to będzie trochę bezpieczne. To będzie bezpieczne. Różne może być. Nogą. No. O nie. O, nawet ładnie leci, powiedziałbym. Super się zważyło. Idealnie. Idealnie prosto leci, pa. O, jesteśmy na miejscu. Możemy teraz chodzić po ścianie. Oj, kręcimy się, patrz. No. I tam muzyczka leci z radia, nie? No nie? Takie luz, takie, plus. Taka patola totalna. Patola? patologia inaczej. O nie, spadłem. No to no, nara. Mi się wydaje, że patologia troszeczkę inaczej wygląda. Ale ten.
Ktoś drzwi zostawił otwarte, trzeba je zamknąć, bo jakby to wypadnie, powiedzieć, no. Spadłem. Bo wieje, ja zamykam. Tak, czy jak wyłączyć te silniki? No, musisz być trzeba by tam się dostać. Gdzie masz fotel? Z przodu. Musimy tam się przedostać. I rozerwij u góry. Diabeł, patrz do góry i tam rozrywaj. Spokojnie, chłopaki, zaraz was uratuję. Tam, masz bezpiecznik. O nie! Znajdę tylko skrzydło. To jest to. Poczekaj. Go ten! Siedzeniami. O, tak. O, i jestem. A, to tak lata. Nie da się tego od tej, to nie ma przycisku. Jest, wszystko jest. Już wyłączone. Bo ja chyba wysiadłem na pasażerze. O nie, spadliście mi na głowę, już jechałem windą po was. Windą jechałeś? Spokojnie. To wszystko jest pod kontrolą. Ej, muszę wam pokazać coś fajnego, bo coś fajnego znalazłem. O, no to spoko, spoko. O, postawiłem, dobrze. Co jest? Patrzcie, lol. O. No nie no, to tutaj ściana, widzisz? Obczajcie. Widzisz, coś to jest ściana. Patrz, gdzie postawiłem ten. No, na ścianie. Ehe. No. Musisz tak, zrobić tak się da. Coś. O. Oby to działało. Ej, czy ten chłopczyk tam tańczy teraz, mi się wydaje? Czy patrzcie, tornado? To jest ten. Mechaniczny T-bagger. Co? Ten chłopczyk tam tańczy chyba. Obczaj, mechaniczny T-bagger? Patrz, Paweł, weź wyjdź pod niego. Nie. Patrz, obczaj to. Coś pięknego. O nie! Jaki T-bagger, on ma karabin. Skubany. No tak, ale faza. Nie! O nie. Paweł zawsze tam robi w drugą stronę. Paweł, co ty mu robisz? Co on mi robi? Oj, Paweł. Paweł nigdy się nie zmieni. Czekaj, bo co to będzie? Co to, bucik rakietowy? Tak. Jeden taki trochę. Pozostawił cię. Rakietowo. Dziwnie to wyglądało. Pozostawił cię. Może nie stawiamy takich rzeczy już. Czemu? On tańczy ładnie. Jakieś dziwne. On tańczył? Aha, on tańczył. Dobra, kolejną maszynkę mam, bardzo ładną. Spodoba dobra, co się. Tak, gdzie jesteś tu? Dobra, pokaż. Cześć, 3 kilo, 5. Czekaj, ja usunę może. Co to jest? Coś leciało. Co za nie leci. Ty, no ale laguje, ja pierdolę. Ja usunę może tą hot doga. Nie no, przecież on chyba jest najmniejszą maszyną. Prawda? Usuwamy. Cyk, proszę. Co to masz? To jest czołg. Co to jest? Czołg? Działo śmierdzi. Patrz. Działo śmierdzi? Tak. Co to jest? Jakiś guzior. O, jest guzik. Tu chodź się zamyka, tu się klika. Tu się klika. Chodź tu! A, ja coś kliknąłem. Taty tam tańczy coś. A to chłopczyk jest. Aha. Patrz, jak break dance odpali, patrz. Patrz, tam chłopczyk tańczy. O, goń go. Ja to nie jest chłopczyk. Na niego. Ja to nie jest chłopczyk. Nie, to jest ten fragment hot doga. T-bagger? Serio? No, co? No tak. Fragment hot doga tańczy? No, i tak. To sam. To jest kawałek musztardy? Kawałek parówki. To już kawałek nie parówki wiem, o co tańczy. Ale ładnie dobra. Tańczy. No co chodzi, no? Co chodzi, to jest grane w ogóle. Weź wjedź w niego, Paweł. Dobrze, on napierdziela dęsy. O, wywróciłem go. Jak mogłeś go wywrócić? No dalej, już krzywdę robisz. Bo to jest taki buczek, wiesz, to jest bączek. O, udało się. Paweł go kopnął i poleciał. Poleciał sobie, patrz. Co on mi zrobił, skrzydło? O nie! Daj moje klatki, gro. Jakie klatki? Normalnie, 3 klatki. Co? To gdzie ty jedziesz, Paweł? Ty, co, Paweł? Nie wszystko działa. U mnie leciało, a ja leciałem w kosmos przez chwilę. Ja mam 60 FPS-ów normalnie. O, teraz mam 60. Nic się nie stało. Bo straszne lagi są ogólnie na serwerze. Ja nie wiem. Dobra. Już tam jadę. O, kolejna postać. Jadę. Dzień dobry. Zabiłeś go, Paweł. Zabiłem, przepraszam, mam techę. Nie szkodzi. Przeżyję. O nie. Tak, dobra, już wysiadłem. Aha, to niech jedzie. Ej, Jezus Maria, krzywdzi mnie. Jok, przejechał Frediego. Przejechał Krugera. Cześć, Merkur. Tak, dobra. Może to go postawimy strzałem w stopę. Tak. Nie pij go. Chciałem zobaczyć, co on robi. Halo, co robisz? Macha palcem. Pokaż. Strzela z palca. Pokaż, jak strzelasz. Muszę to zobaczyć. Aha, to tyle? No, siedzisz jednym okiem. Mała bitka. To był ten. Chodzę, jestem strażny. Ja mówię, strzał w stopę mu trzeba zrobić. Jestem komputronikiem. Nie? Czemu zrobiłeś siurkę strzelającego? Co? To jest rakieta. To... Zyskał nowe życie. Czemu ten diabeł, co ty mu robisz teraz? Ja nic mu nie zrobiłem. Wstawaj, do roboty. W tym głowie siedzi. To suszarka do dupiu. A. Co? Są takie rzeczy? No. Ej, usunąłeś mi. Jak włosy sobie na tyłku zapuszczasz? To jest funkcja biletu taka. W warkocie kręcisz. Myślę, może znajdę coś lepszego tutaj miałem. Warkocze do biletu.
Ja myślę, że pora. No pora. Na. Wow, na Direktora. Tu jest. Kiedy Ark? Kiedy on idzie? Kiedy? Ej, on ciśnie na mnie. Wow, można sobie siąść i z nim jechać normalnie. Pyk, jadę. Coś takie buty ma. Jaki T-Rex. 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 Jestem jego paznokciem. Czemu gęby nie otworzysz? Otworzycie, uda się. To otworzy. To jest jakiś przycisk. A, to się go włącza. Ale lekko, nie, to się dzieje. Tak jak po prostu spada, FPS tu za coś biega. Oho. Siedzę, mam to. Ja go wypróję. Patrz, otwiera gębę. Moi ogonem rusza też. Okej, okay. Kradnę komuś kibel. Go. Powiem wam, że tak ten... No tak się powiedział. Nic nie robi. No. Nic ciekawego, ktoś mu rozpruł brzuch. Nieprawda. Zaglądaj, pokaż kotku, co masz w środku. Co on tam miał? Tak. Miał krzesło, widziałeś? Jakie to może... Ale rączkami dalej. Czy wam też zacięło grę? Nie, co? Nie. No mi się gra zacięła. Całkiem? O, no. Ale to się zdarza. Bóg splat? No. Tak. Patrz. Ej, on ucieka, plaga. Diabeł ucieka, widziałeś? Tam ucieka. To dla mnie będzie koniec odcinka. Co? To już koniec odcinka jest? A w sumie to jest chyba koniec. No właśnie. Wyślijmy go jeszcze. O, T-Rex dęsi, patrz, dęsi. Tak. Nie będzie dęsi, dowodu. Ale dęsi. Dobra, trzymajcie się, siemano. No. Cześć!